Słowo, które dostałem do zboru w Mrągowie, jest z księgi Habakuka, 2 rozdział 1-8 i 14 werset. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ponadto bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak szeroł i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy, lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zasobów. Jak długo to potrwa? Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży, ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. To nie będzie kazanie, to ma być słowo dla Kościoła w krótki sposób przekazane. Po pierwsze, nie chodzi tutaj o liderów Kościoła, a chodzi o wszystkich ludzi w Kościele, ale szczególnie o liderów. Muszą stanąć na posterunku, udać się na basztę. Kiedy się idzie na basztę? Kiedy wydarzyć się ma coś ważnego? Kiedy z zewnątrz coś przychodzi? Kiedy to może być dobre, może być złe. Jak król wyjeżdża, to też się baczy, kiedy. Ustawia się wtedy odpowiednich muzyków i rozpoczyna się odpowiednie ceremonie. Ale mowa też jest o niebezpieczeństwie. Więc to jest czas, kiedy musicie pójść na basztę i stanąć. Człowiek, który staje na baszcie, to jest nie tylko strażnik. Tu jest powiedziane: muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. To znaczy, że w sercu musi być pytanie i musi być jakieś oczekiwanie, nazwijmy to nawet niezadowoleniem. U mnie jest niezadowolenie, że nie wypełniły się wszystkie słowa, że nie weszliśmy w namaszczenie, które było, że nie wszystkie rzeczy zaiskrzyły, czy nie zadziały się w kościele, więc jestem niezadowolony. Pytam się Boga często, dlaczego. Dlaczego się to nie stało, dlaczego to się stało, a tamto się jeszcze nie stało. Jeżeli człowiek jest pobudzony i ma pragnienie, to Bóg pragnącemu daje i odpowie. I to jest ten czas, kiedy Bóg będzie odpowiadał do Kościoła, kiedy będzie mówił, ożywiał słowo, które dawniej było nad Kościołem wypowiedziane. Słowa obietnicy, słowa zachęty, słowa motywacji. Jeżeli to odbierzemy od Boga, to często ludzie oczekują, że natychmiast się to spełni. A tu jest powiedziane, żeby wyryć to na tablicach kamiennych, aby można to było szybko przeczytać, ale w zrozumieniu jest tak, także, żeby to szybko nie można było zmazać. Bo to na tablicach kamiennych odkopuje się dzisiaj napisy sprzed tysięcy lat. Więc to jest coś trwałego. To nie jest pergamin, który może zbutwieć. To nie jest papier, który może się rozsypać. Kamień to jest kamień. Więc to, żeby ciągle można było to czytać. Poza tym na kamieniu pisze się większe litery i każdy przechodząc może to szybko sobie przeczytać i sobie przypomnieć. Są kościoły, które mając ważną obietnicę, układają pieśń na podstawie tej obietnicy i śpiewają co niedzielę, żeby w ludziach wzbudzić wiarę, żeby ludzie żyli tą obietnicą, ponieważ wiara czyni cuda. Ponieważ to, co człowiek słyszy, to wzbudza jego wiarę. Więc powinni po pierwsze pójść na
basztę, po drugie mieć pragnienie, mieć pytanie, mieć nawet takie niezadowolenie przed Bogiem, po drugie, po trzecie, wyryć to, co Bóg odpowie, a odpowie na tablicach kamiennych, żeby to było trwałe, żeby było czytelne dla ludzi. Bo czas zbliża się i widzenie dotyczy oznaczonego czasu i jest obietnica i jest gwarant. Biblia tu mówi, Bóg mówi, widzenie wypełni się niezawodnie. Obietnica, nawet jeżeli się odwlecze, to i tak niezawodnie się wypełni. Nie opóźni się. Przyjdzie we właściwym czasie. Ten czas oczekiwania od momentu wyjścia na basztę do wypełnienia obietnicy jest czasem przemiany w sercach ludzi. Czasami myślimy, że jesteśmy gotowi do wszystkiego, że jesteśmy z Bogiem, a tak naprawdę jak przychodzi wyzwanie, to nie jesteśmy gotowi. To tak jak w czasie, kiedy Rosjanie weszli na Krym. Ukraińcy oddali broń, oddali ziemię, była armia, było uzbrojenie, nie było walki. Tam parę strzałów padło, ale nie było w zasadzie walki. I zrozumiano, że pewne rzeczy nie zadziałały, bo ludzie mentalnie nie byli gotowi i ich serce nie było pragnące. Teraz, kiedy Rosjanie weszli, Ukraińcy byli już gotowi. Już byli gotowi, już byli w stanie stawić opór i stawiają opór do tej pory, ponieważ byli gotowi. Więc potrzebujemy świadomości się przygotować na rzeczy, które przychodzą. Następny tekst, czy następne wersety mówią, bardziej możemy to odnieść pewnie do sytuacji na wschodzie, że ktoś grabi i niesłusznie zabiera i myśli, że może tego użyć i nad nim zanucą pieśń i on przegra i to wszystko, ale myślę, że to możemy to odnieść, ja się tym buduję, tak? Nie żyję lękiem, że Putin zagarnie całą Europę i będzie boom wielkie atomowe. Raczej ostatni werset mówi, a ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. To nie jest czas na strach, to nie jest czas na lęk, to nie jest czas na to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na gromadzeniu zasobów. To jest czas na to, żeby wejść w przebudzenie, na czas na to, żeby dać Duchowi Świętemu swobodę działania, żeby Kościół wrócił do wizji, do pasji, do ekspansji, żebyśmy wszyscy byli głosicielami, a nie tylko byśmy scedowali to na urzędy pewne. Ewangeliści muszą głosić, nauczyciele muszą nauczać. Bóg oczekuje tego od każdego z was. Jak długo to potrwa? Czy nie zjawią się nagle? Takie słowa mówią o tym, że pewne rzeczy się zaczną, będą trwały, zaczną się szybko. Ale to nie jest już czas na gdybanie, to nie jest czas na powątpiewanie, to jest czas, żebyście zweryfikowali albo przypomnieli sobie proroctwa, które były mówione do was. To jest czas, żeby to wszystko zebrać, wyjść na basztę, ogarnąć to wszystko, odebrać od Boga, żyć tym i mieć pewność, że to się wypełni, bo chociaż katastroficzne są wieści, jeżeli chodzi o świat, o sytuację geopolityczną, to jednak Bóg mówi, że ziemia będzie pełna chwały i poznania Pana i będzie pokój, i będzie łaska, i będzie rozwój, bo Bóg przygotowuje przebudzenie. A ten dzisiaj możemy odnieść to do Putina, ale to odnosimy do diabła, który ograbił i nasze kościoły trochę tak rozleniwił, pójdzie w przegranym. Bóg przeciwko niemu występuje i daje nam autorytet i władzę, abyśmy mieli nad nim panowanie. Więc życzę kościołowi w Mrągowie, żeby wypełniła się każda z dobrych obietnic, które zostały dane i żebyście byli jak Jozue, który pod koniec swojego życia spojrzał w tył i przed całym narodem powiedział, wypełniły się wszystkie dobre obietnice, nie zawiodła żadna. Amen.